No i Eldo na rejonie Hunter na mikrofonie. Witam was w kolejnym materiale z Wiedźmina 3. Dziki Gon, przepraszam. Oczywiście dziękuję za oglądanie serii. Przypominam, playlista jest w prawym górnym rogu. No jakby kto miał zakup wspierającego, możliwość taką uczynić od 5 zł miesięcznie oczywiście jest. Słuchajcie, co zrobiłem przed materiałem? Ulepszyłem sobie cały set na wyśmienity. Tak jak widzicie tutaj, już troszeczkę właśnie podkręciłem. Dużo osób też pyta, jak mam rozłożone swoje umiejętności, chociaż no, mi się wydaje, że to cały czas jest tak samo. To właśnie taka umiejętności. Tutaj mam tak zrobione, 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 także to już sobie sami potem sprawdzicie dokładnie, co gdzie jest 5. No i tak, lecimy tutaj do Ancrate'a. Oho. Mistrzu Geralcie. Strażnik zobaczył was z wieży i posłano mnie, żebym otworzył wam bramę. A czemu była zamknięta? To ma być ta słynna skeligijska gościnność? Taka tradycja. Po uczcie jarlowie wybiorą króla, więc drzwi muszą pozostać zamknięte, a na zamku mogą przebywać tylko synowie i córy Skellige. Mhm. To może wpadnę kiedy indziej. Wszyscy wiedzą, co uczyniliście dla Cerys i Hjalmara. Dziś jesteście jednymi z nas. Oho. Chodźcie za mną. Krach was wyczekuje. Proszę pokazać mi. Jak tam nastroje? Spokojne. Zbyt spokojne. Słucham? Wiecie, mamy takie porzekadło. Na dobrej uczcie krew i miód powinny się lać jednako. Pewnie wy na kontynencie uważacie, że to barbarzyńskie zwyczaje. Wolę to niż nudne bankiety i pałacowe intrygi. Dobra, zapiszmy, bo tu będzie się chyba działo trochę. Prawo jak ty. Powinnaś mnie wspierać, a nie odbierać sprzymierzeńców. Jeśli jakiś Ancrate założy koronę, to... To ty? Tylko dlatego, że ci broda na gębie rośnie? Jak tobie wyrośnie, to może wtedy cię jarlowie posłuchają. Chcesz oberwać? Ostatnio jak cię pobiłam, to zwiewałeś na drzewo. Co, już zapomniałeś? Tak? To może pójdziesz ze mną zmierzyć się z Wilkarlami. Ciekawe, komu lepiej pójdzie, tobie czy Hjalmarowi pogromcy gigantów. Przestań się popisywać! Ej, Cerys! Dymy. Kiepsko to rozegrałeś. Wiem, ale sam widziałeś. Ona jest taka... Uparta, zawzięta, apodyktyczna. Nie chce nikogo słuchać. No właśnie. Racja, Arnwald. W tym akurat ja i Cerys jesteśmy podobni. Gdzie jest Krach? Nie widzę Kracha. Rozmawia z jarlami? Nie, poszedł do swojej komnaty. Pewnie przyszykować nagrodę, którą ci obiecał. A może ty chcesz spróbować się na pięści z Wildkarlami, co? Rozgrzać kości po podróży? Może później. Niech dobór twój nigdy nie pęknie. Dobra, a bo tutaj jest napierdalanka. Idziemy się napierdalać! Próbuj mnie! Nawet bogowie cię nie uchronią przed naszym czego? Szukasz do czego biały? Czego? Na nic, gdy słabe ramię ją. Dawaj! Hjalmar, możesz? Nie! A mu wykurwił. Tam je oko swędzi. Weź zobacz, czy mam wszystkie zęby. Większość. Nieźle ci urządzili. Co się śmiejesz? Tobie też by naklepali. Szczerze wątpię. Ta? To co powiesz na zakład? Jak położysz któregoś z Wildkarli, dostaniesz mój miecz. A jeśli skończysz jak ja, żegnasz się ze swoim. Wildkarlowie? Kto to? A, takie dzikusy, co mieszkają w górach. Znaczy pasterze. Tak, tylko że bez owiec. Żyją walką, jedzą tylko to, co upolują. No i biją się jak nikt. Dawaj. Stoi. Możesz mi już zapakować ten miecz. Nie dziel skóry na niedźwiedziu, wilku. Podobno chcecie się mierzyć na pięści. Mierzyć? Nie. Nam nikt nie dorówna. Chcemy bić, aż nasze ręce będą czerwone od krwi. Przejdźmy do rzeczy. Chętnie. I co, dwóch naraz mam napierdolić? Będziesz błagał o śmierć. I pierdalaj, kurwa.
O ty kurwa. Zmiażdżę ci pysk. Oni szybkich używają. Są sprytniejsi. Trzeba dobrze kontrować, bo tu mogą... Nawet tak wysoki level jak ja napierdolić mogą. Dawaj kurwa kolejnego! Dobrze bijesz! Mocno! Ale walka, tak go pomordzielałeś, że aż dziw, że mu mózg uszami nie wypłynął. No, zakład przegrałem. Ale dałeś takie widowisko, że nawet nie żałuję. Masz, niech ci służy. Dzięki, pójdzie na szybki sel. 30 fucking level, dobra. O, odblokowała mi się tutaj kolejny slocik, ale ja tym razem będę szedł w... Tu muszę pójść, nie? Zwiększoną tolerancję zdecydowanie. Chyba, że... Chyba, że techniki szkoły kota. Co jest, kurwa, nie tak? Czekajcie. No nie, wkurwiłem się w tym momencie. Gdzie jest mój ten na zero? Nie mam, kurwa. Ale gówno jebane, jak mi się rozdało chujowo, dobra. Później to porobimy. Podobno chcecie się mierzyć na pięści. Mierzyć? Nie. Chcemy bić. Przejdźmy do rzeczy. Chęt. Ale już tego jednego najebałem. Chcę ci pysk. Łąd. Jeszcze raz mam go? Szarpać go! Co to za zabawa? Kurwa, ten co? Wypierdalaj! Jeb! Wołaj następnego! No dalej, wołaj! Wszystkich napierdolę! Idę po ciebie! Zabić, zdeptać, rozerwać! Ale sami widzieliście, że wybrałem, no... Chuj wi. Najebę każdemu. Dawaj następnego. Gdyby nie to, że już miodu wypiłem, nigdy byś mi nie dał rady. To zawołaj kogoś trzeźwego. Znajdzie się chyba taki. Znajdzie. Noc jeszcze młoda. Wszystkim napierdolę po kolei. Się z nim. Ty co tam za przykuce robisz, dzikie? Gościu, kurwa. Jeb. Te! Latający fucking Holender, kurwa. A ten jaki... Jaki skoczny. Chodź, kurwa. Jeb. Jeb. Wypuszczę ci flaki. Nie zestraj się. Dawaj następnego. Dobrze bijesz, jak na kogoś z kontynentu. A, wszystkim najebałem. A łeb mu uciąłeś? Taki łeb olbrzyma nad kominkiem, to dopiero zdoba. 50 ekspa, dobrze. Zabić giganta, to jest broń na nic, lecz słabe ramię udzierży, prawda? To się nazywa. Opowiem wam, jak tylko wybranka bogów. Demona złego pokonał. Co wiedźmini będziecie robić, jak brakuje pasowisku w lesie? Czego na dungu? Tutaj pozbieram sobie jeszcze rzeczy. Świeże mięsko! Dobra, dobra, ty mi to nie mięskuj. Witajcie. Pogadamy później. Macie coś tutaj, jakiegoś gwinta czy coś, kurwa, bo ja tak w sumie... Też wczoraj popiłeś. Musi to ten, do którego ja poszedł. To. Dobra, chuj. Idziemy. Krachu?
Witaj, Birna. Uczta nie przypadła ci do gustu? To nie uczta, tylko jarmark, na którym kupczy się głosami niebyłowczymi skórami. Svanrige nie zamierza walczyć o poparcie. Syn Brana nie będzie targować się o koronę, która mu się należy. Z tego, co słyszałem, o tym, kto zostanie królem, zadecyduje głosowanie. Tak każe tradycja, ale nie każda tradycja jest dobra. Pieczę nad wyspami powinien sprawować jeden ród. Mhm. Rozumiem, że masz na myśli konkretny ród. Oczywiście. Bran był najlepszym królem, jakiego Skellige widziało od wieków. Svanrige to krew z jego krwi, więc to jemu powinien przypaść tron. A potem jego synom. Co jest złego w wyborze króla? Przejdź się, posłuchaj, to zrozumiesz. Kandydaci już rozdają ziemię, obiecują przywileje, tytuły, przychylne wyroki. Są jak dziwki, co unoszą suknię przed każdym przechodniem. Król z wyboru nie jest władcą, tylko dłużnikiem. Trzeba z tym skończyć, zaczynając od osadzenia na tronie pierworodnego syna Brana. Mam nadzieję, że jarlowie to dostrzegą. Opuszczasz Kertrolde? Jutro, skoro świt. Bawcie się dobrze, mistrzu Geralcie. Okej. Siema, Krach. Można? Nawet trzeba. Chodź, czekałem na ciebie. No, jak ci się podoba uczta? Chyba lepsza niż te wasze bale na kontynencie. Na pewno jest więcej do picia. A no jest. Czego to ja nie wytoczyłem z piwniczki? Miody półtoraki, cintryjska śliwowica, spirytusy z Mahakamu, co palą gębę jak wrzątek. Ancrade wiedzą, co to gościnność. Coś mi mówi, że ta twoja gościnność nie jest zupełnie bezinteresowna. A no nie jest. Na wyspach poparcie zdobywa się nie tylko mieczem, ale też miodem i pieczystym. Okej. Okay. Jeśli to prawda, powinieneś być spokojny o wynik głosowania. Spokojny będę jutro, jak któreś z moich dzieci nałoży sobie koronę na głowę. Nie jesteś rozdarty między Hjalmarem a Cerys? W sensie, czy mam faworyta? Nie. Różni są jak ogień i woda, ale w obu płynie krew Ancrade. Myślisz, że Rada Jarlów posadzi na tronie kobietę? Gdybyś mnie spytał parę miesięcy temu, wpierw bym się zaśmiał, a potem zaprzeczył. Ale? Ale dziś widzę, i nie tylko ja zresztą, że Cerys ma coś, co na wyspach jest równie rzadkie jak upalne lato. Cierpliwość. Wszyscy wpierw robią, potem myślą. A ona jest inna. Zastanowi się, rozważy za i przeciw. Ale jak już zacznie działać, nie ma takiej siły, która by ją zatrzymała. Tak między nami, Hjalmar nie jest zbyt porywczy na króla? Zależy, o jakim królu myślisz. Jeśli chodzi ci o takiego, co śle posłów, przesuwa figurki po mapach, rachuje, co mu się bardziej opłaca, to tak, jest zbyt porywczy. Ale Skellige chce innego władcy. Takiego, co utopi Nilfgaard we krwi, który prędzej skoczy w ogień, niż się podda. A to cały Hjalmar. Jeśli wzmożecie ataki, Emhyr się wścieknie. Możecie tego pożałować. My na Skellige nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Pomówmy o mojej nagrodzie. Obiecałeś mi nagrodę za pomoc twoim dzieciom. I dotrzymam słowa. Proszę. To cacko jest w moim rodzie od pokoleń. I za to, żeś pomógł zachować jego ciągłość, daję je tobie. Piękna robota. Dziękuję. To ja! Słyszałeś? Cholera. Hjalmar zaczął pewnie jakąś burdę. To nie Hjalmar. Chodź. Oho. Oho. Dymy! I co, pasku? Jeb. Ja, bo źle, dobra, przepraszam.
Dawaj na pierdalanka. Pie. O skurwesyn, co tu się porobiło? Dajcie jakieś szmaty! Trzeba mu zatamować krwotok, szybko! Tato... Tato... Weź mój płaszcz. Trzymaj się, synku. Wyjdziesz z tego. Jak mnie kiedyś rekin... Halbjorn? Nie żyje. Krach! Skąd tu się wziął te niedźwiedzie, co? Gadaj! Uważaj, jak mówisz do mojego ojca! Schowaj miecz, szczeniaku, bo Krach też straci syna! Obraziłeś mnie, Lugos, a teraz grozisz mojemu synowi! Nie puszczę ci tego płazem! No to chodź! Chodź! Zatłukę cię jak wściekłego psa! Spokój! Spokój! Dość już krwi rozlano! Ktoś tu ściągnął te niedźwiedzie, żeby zamordowały naszych synów i braci. Nie zwrócimy im życia. Ale możemy i musimy ich pomścić. Ten ciężar spoczywa na gospodarzu i jego dzieciach. O skurwę, syn. Znajdźcie winnych, Ankreid. Znajdźcie i zabijcie. Inaczej wasz ród będzie przeklęty do setnego pokolenia. Nikt nie widział, skąd się tu wzięły te niedźwiedzie? Mniejsza z tym! Już wiem, gdzie szukać winnych. Czekaj, oszalałeś! Chcesz kogoś zasiedź, zanim sprawdzimy, co się naprawdę stało? Sprawdzaj sobie. Ja w tym czasie zmyję hańbę z naszego klanu. Hej, jarlowie już cię nie słyszą. Możesz przestać bawić się w bohatera i pomyśleć przez chwilę? Chodzi o nasz honor. Z tym nie można czekać. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ktoś tu wpuścił te niedźwiedzie. Odpowiedź na to, kto za tym stoi, jest na tej sali. Masz rację, Ceres. Pomogę ci. Dzięki. Do zobaczenia. Wrócę z głowami zdrajców. Ja tu na razie zostanę. Ktoś musi to wszystko ogarnąć, wezwać znachorów, wydać ciała krewnym. Wilku, dziękuję. No to trzeba pomóc Cerysce. Widziałeś kiedyś coś takiego? Nie, i mam nadzieję, że już nie zobaczę. Skąd się wzięły te niedźwiedzie? Ludzie się śmiali, jedli, pili. I nagle zaczęła się rzeź. Krew aż bryzgała na ściany. Opowiedz, co dokładnie działo się tuż przed masakrą. Młody Lugos założył się, że wypije beczkę piwa duszkiem. Wlazł na stół, złapał anta uprzennego z Tintry i zaczął żłopać. Grytyka latała mu jak spławik. Nadął się, zczerwieniał, ale pił dalej. Ludzie walili kuflami w stoły. Wołali: Lugos, Lugos! I wtedy z drugiej strony sali poszedł taki ryk. Obróciliśmy się jak na komendę sternika. A one już tam były. Ci, co siedzieli najbliżej, nie zdążyli nawet mieczy wyciągnąć. Rozerwało ich na kawałki w mgnieniu oka. Pomścimy ich, obiecuję. Kto zginął? Kto zginął? Drogodar, Draigbondu, Lugos Siny, Halbjorn Otryk. Długo by wymieniać. Słyszałam, że pomogłeś kiedyś Lugosowi, tak jak mnie z Himem. Ale kandydatów do korony, którzy przeżyli, można wymienić jednym tchem. Ty, Hjalmar, Svanrige. Co chcesz przez to powiedzieć? Na razie nic. Dość gadania. Pora się rozejrzeć. Daj znać, jak coś znajdziesz. Ja pogadam z resztą. Może ktoś widział coś więcej niż ja. Tak zrobimy. Także jak widzicie... Ślady kłów, pazurów, złamania. Ciężko powiedzieć, od czego zmarł. No dobra, tylko zostało troje.
Zbadaj głowę. Łeb niedźwiedzi, ale język krótki jak u człowieka. Spyska śmierdzi miodem pitnym i czymś jeszcze, czymś ziemistym. Niedźwiedzie lubią miód, ale nie pitny. Dziwne. Coś tu jest pod futrem. Tatuaż? W kształcie niedźwiedziej łapy. Zbadaj kończyny. Stara blizna ze śladami po szwach. Wyjdź. Wygląda na to, że to był pół człowiek, pół niedźwiedź. Coś jak likantrop. Ale nie ma pełni, więc przemianę spowodowało co innego. Może coś, co zjadł albo wypił. Miód. Miód pitny o ziemistym zapachu. Trzeba sprawdzić rogi i misy. Widzisz, kurwa? Wszystkie rogi puste. Otyk. Cholera, taki młody chłopak. Weź, jaka szło. Odpuść sobie. Przy każdym stole była misa. W tej był miód. I tylko miód. Dobry. Młody Lugos. Niedźwiedzie musiały go wziąć z zaskoczenia. Nawet się nie bronił. Niedźwiadek już sprawdzony. Drogodar. Więcej już nie zagra. Aha. To ten ziemisty zapach. Ile ran. Czuć było spyska niedźwiedzia. Dziwnego, że Halbjorn się wykrwawił. Grzyby? Grzyby? Jest. Miód zaprawiony jakimiś grzybami. I czymś jeszcze. Ludzką krwią? Cerys! Jeden ze strażników widział, co się stało. To nie były niedźwiedzie, tylko jacyś... Ludzie, którzy się w nie zamienili. Mhm. Berserkowie. Berserkowie? Berserkowie? Tak skaldowie nazywają wojowników, którzy potrafią podczas walki zmieniać się w zwierzęta. Zawsze myślałam, że to tylko legenda. Ale zgadzałoby się, prawda? No się zgadza. Gdyby nie to, że byliśmy na uczcie, a nie na wojnie. Mam podejrzenie, co mogło wywołać tę przemianę. Miód, który pili. Powąchaj. Miód zaprawiono krwią i czymś jeszcze. To chyba jakieś grzyby, ale ich nie rozpoznaję. W takim razie Hjord może nam pomóc. Zna się na roślinach lepiej niż nie jeden druid. Spróbować nie zaszkodzi. Hjord! Zbadaj resztki miodu! Hańba! Nie było czegoś takiego od czasu krwawego pogrzebu! Freju, nasza matko, spraw, by morze pochłonęło zdrajców. Freju, nasza pani. Mogę przeszkodzić w modłach? Już to zrobiłeś. Już to zrobiłeś. O co chodzi? Do jednej z beczek miodu dodano krwi i czegoś jeszcze, jakichś ziół albo grzybów. Cerys mówiła... Daj mi ten róg. Proszę. Znam ten zapach. Mardrem. Cerys nie kłamała. Znasz się na ziołach. Tak. Zwłaszcza tych, którymi można wpłynąć na umysł. Uspokoić, wywołać sen bez snów. Udalryk cierpiał długie lata. Próbowałem mu pomóc na różne sposoby. Wpierw modlitwą, a potem sokiem z maku. Ale teraz chyba już z tym skończył. To nie takie proste. Ale odzwyczaja się. Okej. Czy te grzyby mają coś wspólnego z berserkami? Tak, ale tylko w opowieściach, którymi usypia się dzieci w zimowe noce. Wojownicy, którzy jedli mardrem, mieli w przypływie bitewnego szału zmieniać się w zwierzęta. Ale jak mówię, to... Jedynie legendy wiem, ale łatwiej mi w nie wierzyć niż w to, że niedźwiedzie pojawiły się znikąd. Mardrem? Nigdy nie spotkałem się z tą nazwą. Na kontynencie mówi się na nie inaczej. Łysiczki, zdaje się. Kojarzę. Chłopi jedzą je, żeby uśmierzyć ból. Udalryk też ich próbował. Ale tylko parę razy, bo w dużych ilościach te grzyby wywołują wizje, koszmary. No tak. Ostatnie, czego Udalrykowi było trzeba. Dzięki za pomoc. To już mamy ustalone. Krew i mardrem. Smak ludzkiego ciała i grzyby, które zsyłają wizję, to rzeczywiście mogło wywołać szał. Może nawet przemianę. Może,
ale ciężko mi uwierzyć, żeby ktoś zaprawił miód tu na sali, przy tylu świadkach. Masz rację. Pomagałam w przygotowaniach do uczty, zauważyłabym. Może to się stało, zanim wytoczono trunki na górę, jeszcze w piwnicach. Chodź, może znajdziemy tam jakieś ślady. Dawaj. Gdzie są piwnice? Pokazuj. Rusz dupę. Dawaj, ścigamy się. Dawaj. Jeśli szybko nie znajdziemy winnego, wojownicy wezmą sprawy w swoje ręce. W zamku już huczy. Myślisz, że otwarcie zaatakują Kracha? Albo siebie nawzajem. Według najlepszych tradycji Skellige. Dawno nie było porządnej wojny domowej. Dawaj. Czułam, że zanosi się na kłopoty. Było za spokojnie. Zabawne, to samo powiedział Arnwald. Że na dobrej uczcie i krew, i miód powinny się lać strumieniami. Życzenie się spełniło. Mam nadzieję, że Hjalmar robi teraz coś pożytecznego, a nie po prostu szuka zwady. Spokojnie, jest porywczy, ale nie... Otwieraj mnie to! Alohomora! Trunki trzymamy na drugim końcu piwnicy, tam na dole. Chodź, pokażę ci. Jestem tuż za tobą. Krew i grzyby. Ciekawe, czy da się sprawdzić, skąd pochodzi ta beczka. Wygląda tak jak inne. Co? O nie! Spiritus! Jest drugie wyjście za beczkami, ale są za ciężkie, nie przesuniemy ich! Nie zamierzam ich przesuwać. Dawaj! Jej! Porchawka. Bogowie! Mało nie spłonęliśmy żywcem! Komuś zależy na tym, żeby nasze śledztwo szybko się skończyło. O! Miejsce mocy. To tajne mogę zaczerpnąć. Takiej rzadko używano. Kiedy Hjalmar i ja byliśmy mali, bawiliśmy się. Pamiętam jak kiedyś... stare czasy. Dobrze. Ale wyszlimy. Niech no tylko dorwę tego piromana. Pomyślmy. Musiał wejść przez główne wejście, tak jak my. Może zostawił tam jakieś ślady. Może. Kiedy trzasnęły drzwi i buchnął ogień. Też słyszałaś trzask pękającej butelki? Nie, ale ja nie posiadam wiedźmińskich zmysłów. Pewnie słyszysz, jak mi włosy rosną. Staram się nie podsłuchiwać. Tak czy inaczej warto to sprawdzić. Chodź. No dobra, tu idziemy zobaczyć. Co za kurwa... Przepraszam, bo ja tu nie mogę grać. Co za kurwa... No, ktoś tu wszedł w rozlany miód. Oho. Drop się urwał. Trzeba poszukać innych śladów w pobliżu. Musiał poczuć, że ubranie się rozdarło, ale za bardzo się śpieszył. Co to? Strzęp jakiejś tkaniny. Nie, to niemożliwe. O co chodzi? Arnwald. Tylko on nosi taką tunikę. Jesteś pewna? Widziałam go w głównej sali ze służącymi. Chodźmy! Arnwald, ty kurwo! Czekaj, niech tylko se level wbije. Kurwa, miałem teraz tam to inne ten. Zrzucić tego kota, no ale trudno. Patrz! Ucieka! Wskakuj na konia, dogonimy go. Arnwald, kurwa! Nie masz szans! Arnwald! Stój do diabła! Nie sądzę. Czemu zdradziłeś? Albo dokończę to, co zacząłem. Ancraid nie powinni nigdy zasiadać na tronie Skellige. Znam was lepiej niż inni. Porywczy, nieodpowiedzialni. Skellige potrzebuje stabilizacji, silnego króla. A nie takiego, którego wybierze gromada pijanych jarlów. Ciekawe. Nigdy nie słyszałam, żebyś tak mówił. Ale wiem, kto w kółko opowiada takie rzeczy. To Birna Bran, prawda? Nigdy nie potrafiłeś kłamać, Arnwald. Jaki Birna miała motyw? To przecież jasne. Uknęła całą intrygę, żeby się pozbyć innych pretendentów do tronu i oczernić nasz ród. Gdyby jej się udało, Svanrige byłby jedynym kandydatem do korony Skellige. Potrzebujemy dowodów. Potrzebujemy dowodów. Twoje domysły to za mało. Arnwald,
Pomóż nam, a poproszę ojca, żebyś zginął honorową śmiercią. Mam listy od niej. Instrukcje, jak zatruć miód. Ale bez podpisu. Bez pieczęci. Myślisz, że to wystarczy? Będzie musiało. Nie możemy dłużej zwlekać. Pora zwołać Radę Jarlów. Chodźcie, kurwa. Pogadamy, szmaty. Zwołałem Radę Jarlów na twoje żądanie, Cery Sancrej. Twierdzisz, że wiesz, kto stoi za rzezią na Ker Trolde. Mów zatem, kto splamił ręce krwią synów i córek Skellige? Birna Bran. Ta dziewka oszalała. Myślisz, że ktokolwiek ci uwierzy? To ty kazałaś podać zatruty miód berserkom. Słucham? Służba na Ker Trolde nigdy nie przyjęłaby ode mnie poleceń. To twój ojciec przygotował ucztę. To on sprosił gości. Dobrze mówi. Masz dowody na potwierdzenie swoich słów? Lepiej. Mam świadka. Arnwald? Ona mówi prawdę. To Birna kazała zatruć miód. Kiedy Cerys i Wiedźmin zeszli do piwnicy... Zdradziłeś nas? Klan, który cię żywił? Ludzie, to przecież sługa Ancreid! Powie, co mu każą. Choćby miał za kłamstwo zapłacić własną głową. Dobrze mówi. Arnwald służył na Ker Trolde, odkąd pamiętam. Wiernie niczym pies. Wiernie niczym pies. Ja mogę poświadczyć słowa Cerys. Ty? Kolejny sługa Ancreid? Domyślam się, jak Cerys skłoniła cię do współpracy. A może to Krach ci zapłacił, żebyś mnie oczerniał? Coś ty powiedziała? Spokój! Po tym, co widziałem na Speaker Rock, ja wierzę Wiedźminowi. Bardziej niż tobie. Twoje prawo, ale to nie przesądza o mojej winie. Jest jeszcze jeden dowód. Jest jeszcze jeden dowód. Oto list, w którym Birna podała Arnwaldowi wskazówki, jak zatruć miód. Nie ma tu mojego podpisu, ani pieczęci. Ale pergamin przesiąkł twoimi perfumami. Są bardzo mocne, wiesz? Ciągle można je wyczuć. To ma być twój dowód, dziewczyno? To ma świadczyć o mojej rzekomej zdradzie? Nie rozśmieszaj mnie. Birna ma rację, Cerys. To za mało, żeby dowieść jej winy. A że Hjalmar też nie przedstawił niczego, co mogłoby oczyścić imię waszej rodziny. Pozostaje mi tylko jedno. Holger, Lugos, pora opuścić ten przeklęty zamek. Musimy ustalić, jaka kara czeka Rut Ancreid. Popełniacie wielki błąd. Milcz, przybłędo! Czekajcie! Matko, kazałaś mi wyjść tuż przed ucztą. Dlaczego? Synu, nie teraz. Czemu to zrobiłaś? Skąd wiedziałaś? Skąd? Milczysz. Nie uwierzyliście Cerys. Nie uwierzyliście Wiedźminowi. Ale synowi, który oskarża własną matkę, dać wiary musicie. To ona stoi za rzezią. Okryła hańbą siebie, mnie, cały ród. Svanrige! Ja to przecież zrobiłam dla ciebie! Tylko dla ciebie! A więc przyznajesz się do winy. Jako najstarszy z Jarlów oczyszczam imię rodu Ancreid. A ciebie, Birna Bran, skazuję na śmierć. Zostaniesz przykuta do skał. Umrzesz z głodu i pragnienia, a twoje szczątki rozdziobią ptaki. A widzisz, kurwa? Królewski fucking gambit!
Wiedziałem, że Birna jest rządna władzy. Ale żeby dopuścić się takiej zbrodni... Co teraz będzie ze Svanrige? Straci dom, imię, godność. Pójdzie na wygnanie. Albo się zabije. Dobra, dość już o tym. Dziękuję, Geralt. Po raz kolejny. Nie ma za co. Po raz kolejny. Daj już spokój z tą skromnością. W końcu to kraj bohaterów. I niechaj to ci o tym przypomina. A teraz jadę pod Gedynate na Radę Jarlów. Pora wskazać króla. Jak myślisz, na kogo padnie? Zabierz się ze mną, to sam zobaczysz. Każdy może przysłuchiwać się naszym obradom. Z przyjemnością. Nie odmówię. Zwłaszcza, że mam swojego faworyta. Śmierć przy stworzach. Tak, mamy myślałem. Kolejny przedmiot. No, to chodźmy. Ale ja zrobiłem sobie już lepszą kuszę ze szkoły kota. Mam teraz 7 elementów na sobie. 2 miecze, 4 elementy zbroi i kuszę. I to napierdala ostro. Jesteśmy w samą górę. Już chyba zaczęli. Nie tak dawno temu oddaliśmy morzu króla Brana. Lecz dziś nasza żałoba się kończy. Dziś z woli bogów i klanów wstąpi na tron nowa przywódczyni. Siema, to ja. A teraz złóżmy jej hołd, wszyscy. This is fucking me. Dawaj mi kurwa te frisbee. I am the fucking queen right now. Wiem, że niektórzy woleliby widzieć na tym miejscu kogoś innego. Dziękuję tym, którzy stanęli po mojej stronie. Tu, pod świętym dębem, przysięgam, że będę dobrą królową dla jednych i drugich. Chcę, żeby na Skellige zapanowały pokój i dobrobyt. I liczę na to, że wy pomożecie mi spełnić to marzenie. Dobrze, kurwa. O, się wkurwił, Lugosik. Chodź w dupę. Ceris, daj mi kurwa w końcu tę jebaną umiejętność. To, techniki kurwa szkoły kota. Dziękuję, zasnął mi to i w tym momencie jestem tak kurwa potężny, że głowa mała. Uwielbij mi, chodź. Druid, proszę. Całe szczęście matka natura nie poskąpiła mi łaski głosu. Nie to co inne. Widzisz, jeden z nas, Egil, nagle zaniemówił. Żadne zaklęcia i eliksiry nie pomagają. Ale ponoć głos mogą przywrócić też silne emocje, przeżycia. Więc myślałem, że może ty... Oczywiście zapłacę. Dam ci świetną kartę do gwinta. O! Świetna karta do gwinta? Mógłbym spróbować, ale nawet nie wiem od czego zacząć. Co, mam go nastraszyć? O, to. Właśnie, nastraszyć, zirytować, co zechcesz, tak długo jak nie zrobisz mu krzywdy. Egil kręci się zwykle przy świętym dębie. Biedak pewnie zanosi modły o uzdrowienie. Dobra. Terapia szokowa. Uda się do Egila. Blaszane garnki. Może jeśli zgaszę, by zrobić dużo hałasu, mi powie, by tak mnie przyłożyć, jak pójdzie spać. Blaszane garnki. Czekaj, coś tu jeszcze jest? Gniazdo os. Może dałoby się je wykorzystać do jakiejś kuracji szokowej na przykład. Może że i spalę. Czekaj.
ty jesteś tym milczącym druidem? Okej. Okay. Rozmowa chyba nic tu nie da. Dobra, uwaga. Odczep się wreszcie, ty! O nie! Śluby milczenia. Wszystko na nic! 3 lata. 3 lata i ani słowa, ani pisku nawet. Aż do dziś. Złamałem śluby. Zadowolony? Wybacz, zostałem oszukany. Myślałem, że... Buhoho! Wyrazy współczucia! A teraz zejdź mi z oczu, baranie. Ryś na druida, który zlecił ci zlecenie. Gdzie jesteś, chujku? Aha, tu słyszałem, jak wrzeszczał. Świetna robota, Wiedźminie. Oto nagroda, jaką obiecałem. No proszę, broda do pasa, a poczucie humoru jak u smarkacza. I gdzie dostałem kartę? Jorvet! O kurwa! Ej, to faktycznie dobra karta siadła. This is faktycznie really good karta, okej. Okay. To co, ja jeszcze mogę jakieś zadanko wykonać? Może poboczne na razie nie, ale jakieś zleconko... To nawet chętnie. Zaginieni z górnicy. O! Możemy to zrobić zadanie. Mamy jeszcze 20 minut, to... W tym czasie zdążę pierdalnąć właśnie zadanko. Nie będę musiał w ogóle godzinkę przeczekać, żeby sobie uzupełnić wszystkie moje statystyki. Przede wszystkim, żeby odwarów się napić, bo ja bez odwarów tutaj latam. Tutaj mamy. Ciach. Zamknij mordę. O kurwa, co ta wyszka mi zrobiła? Halo, halo. This is not. Dzień dobry. Chciałem pogadać i roboty sprzeżyć. Zaginieni górnicy do znalezienia ją przyszłem poszukać i górnika. Gdzie jest górnik? Znalezienia pokaż. Drzewie tylu obcych na wyspach nie było. Dzień dobry. Witaj, Wiedźminie. Sprawie w zaginionych górników. Może będę w stanie pomóc. Mów, co się stało. No, chodzą słuchy, że w górach na północ stąd jest srebro, a nam pieniądz potrzebny, żeby wyszykować drakary na rajdy. Wysłaliśmy paru chłopców, żeby zobaczyli, ile prawdy w plotkach. No i nie wrócili. No i nagrody się małość. Trzeba zacząć od poszukiwań. To trwa i winduje koszty. Byle nie za wysoko. Dość i wicista? No... Parę koron mogę w sumie dorzucić. Dobra, będzie. Dawaj, ruszajże się. Srebra w górach może nie być, ale potwory są na pewno. Sprawdzę, czy górnicy ich nie spotkali. Dzięki, Wiedźminie. Prądzi ci uprzejmie. Udaj się do obozu zaginionych górników. No to już lecę. Mamy tu jakiś TPOR? Coś szybko tego jest? Szmeges? Nie mamy, dobra. Ale mamy szybki podjazd. Tak naprawdę. Cześć, Płoć. Siema. Jazda na pełnej. Jeszcze te wyścigi śmiałków będę musiał też poogarniać. No to też jest do zrobienia. Tu już byłem, pierdolnięty było. Gul. O kurwa, jakie niedźwiadki. Obóz górników. Dobra. Może będą jakieś ślady. Dzień dobry. Przejdę poszło. O, są ślady. Ludzkie ślady. I to są chyba jedyne ślady, tak? Fiolka, siężej gron. A tu jest skrzynka. No dobra, więcej nie ma. Idziemy. O, czekaj. Trafili na bogate złoże, ale coś poszło nie tak. Ho, ho, ho.
Jeszcze pokradłem. To mi się podoba. Wiedźmin Geralt podpierdala. O, dzień dobry. Rany jakby od tępego narzędzia. Klatka piersiowa zmiażdżona do szczętu. Wypierdalać, wilce jebane. Poszły won. Poszedł, kurwa. Dziękuję. Idziemy dalej. Oho. Tu się czołgał ktoś ze złamaną nogą. Idziemy, szukamy. O! Tych drzew nie złamał wiatr. Tylko coś. Coś dużego. Coś dużego. No tak, oczywiście. Pokruszone kości ludzkie. Wygląda na to, że to troll skalny. Kurwa, jak on normalnie pod takim czymś? Jest martwy. Brawo. Rozległe stłuczenia i zadrapania. Rudy łamane kości, za które zginęli. To co, ja trolla mam upierdolić? Nie, no dobra, wiesz. Płacą to bierę, nie? Zleconko. A myślałem, że coś trudniejszego będzie. Dobra, ty łup, 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 kurwa. Czekaj, chcę porozmawiać. O kurwa. Rozmawiać? Dobra. Ale ty spokój, bo jak nie, ja ty łup, jak tamtych. Właśnie, czemu ty ich łup? Weź mi w dom, ja mówię człeki wam, a oni łup, łup w moje kamienie, to ja łup. To ci nie ujdzie na sucho. Dawaj kurwa, ja cię... Łupnę cię teraz. O ty kurwa. Zaraza. Jeb. Jeb. Łup, łup. Ciach. Wszystko zebrane. Ja w ogóle muszę sobie zamienić, bo prawdopodobnie, nawet bardziej niż prawdopodobnie. A to w ogóle pokaż mi tę broń. Nie, no gorsza jest. Poza tym jaki level to jest. Tutaj na potwory. A, tu i to samo, dobra. To olać. Ale jeszcze pozbierajmy rzeczy, bo może jakieś tutaj będą. O, proszę. Gnomi Gwihir. I tu są jeszcze skrzyneczki. Jakieś pakunki. Oreny, proszę bardzo. Ciach, ciach, ciach. No i teraz mi się wydaje, że wszystko zebrane. No to są jeszcze tylko trupy, no ale to z trupami to już się nic więcej nie zrobi. To teraz trzeba wrócić. Akurat po drodze będę miał chyba ten swój punkcik. No to fucking troll skalny jest rozjebany. Daj mi teraz. Cyk. Wieś, lecimy. Kurde, jeszcze jedno zadanie pierdolne jakieś dzisiaj. No bo to nie ma sensu, żebym kończył odcinek, jak wiecie, 48 minut, a tutaj jeszcze mogę jakieś zadanko wykonać, jakieś pi... Co ty chcesz? Co ty odebie chcesz? O, siema. Witaj, Wiedźminie. Przychodzisz prawie z takiego górników. Znalazłem go. Weszli do jaskini trolla i zastali go w domu. Nikt? Nikt. Nikt. Ale i troll nie będzie sprawiał kłopotu. Marna to pociecha. Mimo to nagroda się należy. Masz i szerokiej drogi. Dziękuję. Ja już kolejny od razu, weźmiemy sobie zadanko. Smok. Czysta koron. Elegancko, wytargowane. I przepraszam, bo ja to potrzebuję szybkiej podróży. O, w tę stronę, dobrze, dziękuję. No i oczywiście... Kurde, za każdym razem widać intonację. Weź mnie, nie zaczepiej kolega, bo ja tu idę do roboty, a ty mi się przypierdala.
Dobra, gdzie tu mamy zadanko? Wieś Firezdal, proszę bardzo, jest. Jeszcze na plecach. Czego to ludzie? Nie boli, jakby mnie co rozrywało od środka. Oj, boli, bardzo boli. Siema. O, Wiedźmin, przychodzicie w sprawie smoka, co? W sprawie smoka. Powiedz coś o tym smoku. Jak wygląda na przykład? A wy nie wiecie? To co z was za zabójca potworu? No, łuski ma, skrzydła, pazury, smok jak smok. Nie ma co tu gadać, tylko ubić go trzeba, zanim będzie więcej trupów. Ej, nagroda. Porozmawiajmy o nagrodzie. Bo tyle co dajesz za smoka, biorę zwykle za Neckera. Sporo. No ale smok to nie byle co, niech będzie. Zgadzam się. I przyjrzyj się sprawie. Wiedźmini nie mają w zwyczaju zabijać smoków, ale przyjrzę się tej sprawie. Mówiłeś coś o ofiarach, zgadza się? Dwóch braci, Askel i Nilas, poszli na polowanie i sami skończyli jako zwierzyna. Takie mieli paskudne rany, że nawet mnie się słabo zrobiło, jak ich przynieśli, a nie jedno widziałem. Byłem na 32 wyprawach, od powis po góry. Na pewno bardzo ciekawe, ale w tej chwili bardziej interesują mnie te rany. Mógłby się opisać? A sami sobie obejrzyjcie. Rodzina dopiero szykuje chłopakom pochówek. Leżą jeszcze w domu na północnym skraju wioski. Tylko obchodźcie się z ciałami z szacunkiem, jak tradycja nakazuje. Dobrze. Dzień dobry. O, proszę, kolejny przyszedł obejrzeć ofiary smoka. Może powinnam zacząć pobierać opłaty? Może, ale ja bym nie zapłacił. Widuję dość trupów przy pracy. Jestem Wiedźminem. Przyszedłem tu, bo wziąłem zlecenie na tego waszego smoka. Wybaczcie, nie wiedziałam. Jak mogę wam pomóc? Gdzie znaleziono ciała? Gdzie znaleziono ciała? Na polanie za rzeką. Chłopcy lubili to miejsce od dziecka. O kurwa. Chodzili tam łapać zające. Chcę obejrzeć rany. Wiem, że to nie jest dla ciebie łatwe, ale muszę obejrzeć ich rany. Przynajmniej spytałeś mnie o zgodę. Nie to, co inni. Jeśli to ma ci pomóc w ubiciu bestii... Dobrze, niech będzie. I taki zamiar jest. To wszystko. Dziękuję za pomoc i obiecuję, że ich pomszczę. Poka. Ślady pazurów, zębów, ale nie ma obrażeń od ognia. Ciekawe. Dobra, idziemy poszukać śladów potwora w miejscu ataku za pomocą wiedźmińskich myśl, żeby nie utłaczyć. Pokaż mi tutaj, ktoś jak pierdolnieli, pokaż. Jakiś mizerny ten smok. Nawet krowy z pola nie uniósł, tylko poszarpał i zostawił. Ślady krowiej krwi. Może poprowadzą mnie do leża. No to trzeba zobaczyć. Idziemy za śladami. A może ten smok po prostu nie jadł śniadania i dlatego był zbyt słaby, żeby podnieść krowę? Nie pomyślałeś o tym, Geralt, kurwa, tylko od razu go wyzywasz, że mizerny? O, ja pierdolę. Podłuchotane kości. Spadł z wysoka. Oho. To chyba tutaj. Gniazdo. Widłogona zdaje się, ale puste. Nie ma na co czekać, muszę wykombinować jakąś przynętę. Dobra, idziemy porozmawiać i daj tego przynęty daj. Na tego waszego smoka. Trzeba go zanęcić trzeba przygotować jakoś tak. Trzeba go przynęcić, zanęcić i kurwa chwycić za jajca. Masz narzeczoną? Przepraszam, ale ja nie jestem pewnym youtuberem. No to pomożecie ze smokiem, czy nie? Nie pomogę. Znalazłem gniazdo waszego smoka, ale żeby go ubić, potrzebuję przynęty. Owcy na przykład. A, rozumiem. Siarką ją wypchacie, co? Kolejny szewczyk się znalazł. Nie, obędzie się bez siarki. Po prostu owca, bez dodatków. Dobrze, dam wam taką jedną. Trochę parchata, ale się nada. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby... Nie, dobra, przepraszam. Skoro pies to rozgryzł, to i ja sobie poradzę.
Nie mogę, kurwa, słuchać tego aktora, naprawdę, przepraszam, ale... Jak się woła owce, taś, taś, cip, cip. Ej, baranie, chodź, idziemy polować na widłogona. Idziemy, idziemy. I owca, ruchy, ruchy, owca. Idź. Idź, kurwa. Co za franca. Zapierdalaj. Nie mam ci, kurwa. Poszła! Może akcji? Chodź. Idziesz za mną? Chodź. Co, już ci odwiedziało? No chodź. Zagoniłem. Widłoganie! O! Ej ci! Fucking smok! Chodź tu, kurwa! Cioch, cioch! Zostaw owce! Kurwa, zobacz jaka... O, ja pierdolę, owce zabiłem! Przepraszam, nie chciałem. Leżyć, smoku! No niechcący mi się wziął. W słusznej sprawie, owco. Niech ci ziemia lekką będzie. Zginęłaś w słusznej sprawie, owco. Niech ci ziemia lekką będzie. Proszę, proszę wypierdalać i smok ubić. No to pomożecie ze... Rozwiązałem wasz problem. I co, tyle? Opowiedzcie coś więcej. Smok ział ogniem, jadem strzykał? Tak. I złote łuski miał, a dym mu buchał z pyska niby z komina. Wszystko jak w pieśniach skaldów. Zasłużyliście na swoją nagrodę. I rękę księżniczki, ale zadowolony. Księżniczki się, kurwa, skończyły. Wyszły. Ja pierdolę, to dobre zalecenie. A pewnie jakbym wybrał inną opcję... Jakbym wybrał inną opcję, to bym dostał jeszcze mniej pieniążków. A ja nie chciałem mniej pieniążków, tylko chciałem więcej pieniążków. Także udało się. Przez pana noc... Z mieczami na mężczyzn i powrozami... O, pięknie, że historie są opowiadane. Dobra, mordy mordeczkin, mordunie, serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. No i w kolejnym materiale lecimy z kolejnymi zadaniami. Może już ruszymy trochę fabułkę. Na przykład też trzeba by ruszyć, no. Także kaca was, że wam miłego dzionka, do następnego. Trzymajcie się, in view!